To wszystkie one będą niczym w porównaniu do tego, co robią przez cały rok dla nas wszystkich, dla Włocławia. W tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten całoroczny wysiłek, choć wiem, że to była dla Was ogromna przyjemność. Przy tej okazji jednocześnie nie można nie podkreślić ogromnej roli w popularyzacji świata kultury Włocławka bez udziału mediów. Mediom dziękuję za to, że są popularyzatorami, a niejednokrotnie mecenasami włocławskiej kultury. Taki dzień jak dzisiaj oczywiście jest dniem, w którym cieszymy się, bo kultura bawi, uczy i cieszy. I dzisiaj widzieliśmy cały przekrój od radości, po refleksje i po elementy edukacji. Proszę Państwa, w takim dniu jak dzisiejszy mam zawsze ogromny dylemat, bo to jest dzień, w którym wyróżniamy, nagradzamy twórców kultury. I to są męki Dantala,
bo w zasadzie powinni wszyscy dostać te nagrody, a rzeczywistość jest taka, że co roku pewna grupa osób. Także uważam, że wszyscy ci, którzy mogli przez cały rok działać na niwie kultury, są nagrodzeni, a tych, którzy dziś otrzymają nagrody i wyróżnienia, to jest kwintesencja wrocławskiej kultury. Ścieżki w lesie, ze snu zbudziły nas.